Czy będziesz jeździł z zielonym liściem po odzyskaniu prawa jazdy za alkohol w 2016 roku lub później? Wideo kręcę w 2015. Zapytanie internauty. Witam Panie Dariuszu. Prawo jazdy zostało mi zabrane w lutym 2014 roku za jazdę po alkoholu. Dostałem 2 lata zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i mogę podejść do egzaminu w lutym 2016. Czy w związku z tym będę traktowany jako świeży kierowca, świeżynka? A co za tym idzie, czy będą mnie dotyczyły nowe przepisy, to znaczy obowiązkowe szkolenia, dodatkowe ograniczenia prędkości i tym podobne? Czy może będę traktowany jako stary kierowca, który powiedzmy miał przerwę no, w życiorysie? Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam. Wyczytałem gdzieś, że jeżeli po 4 stycznia 2016 roku po raz pierwszy otrzymasz prawo jazdy kategorii B, będziesz objęty okresem próbnym, trwającym 2 lata od momentu utrzymania uprawnień i gdzieś pomiędzy 4 a 8 tygodniem od otrzymania prawa jazdy jako kierowca będziesz zobowiązany do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, które będzie przeprowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Będą to praktyczne ćwiczenia trwające 1 godzinę, za które zapłacisz maksymalnie 200 zł. I według mnie kluczowym jest tutaj słowo po raz pierwszy, więc jak Ci zabrano prawko, ale uprawnienia zrobiłeś wcześniej, to raczej, ale powtarzam, raczej nie powinieneś podlegać pod nowe przepisy, tylko pod stare. No niestety najgorsze są tutaj tak zwane urzędnicze interpretacje i jak nie jest wszystko napisane czarno na białym, to spodziewałbym się wszystkiego. Tym niemniej, jak to będzie w praktyce, okaże się już niedługo. No, jak oglądasz ten filmik już gdzieś od 2016 roku w górę, to wiesz, jaka ta praktyka urzędowa jest. No, zakładam dzisiaj, tak ekstrapolując sytuację, że każdy rząd od pewnego czasu traktuje kierowców jak dojną krowę, dojną mućkę kargulową. No i różnych płatnych atrakcji w związku z tym na pewno będzie więcej. Domyślam się, że to mogą być różnego rodzaju dokształty, jakieś kursy dokształcające od zawracania chmur i gradobicia, nauka zakładania pasów, jakieś pogadanki typu pierdu, pierdu, chlastu, chlastu. No ale o tym nakręcę wkrótce, jak te pogadanki wejdą w życie. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. I zapamiętaj jedno, lepiej zapobiegać niż leczyć, także lepiej nie wsiadaj za kółeczkiem tam po tym czy owym, po jakimś ciekawym napoju gazowanym lub niegazowanym, lub mieszance napoju gazowanego z niegazowanym. No i unikniesz przykrych niespodzianek, z reguły jeszcze związanych ze sporym finansem.